Witam wszystkich w kolejnym gameplayu. Tym razem jest to gra Demolition Inc. Jest to demo, które oczywiście można za darmo pobrać na Steamie. Chcę oczywiście wam przybliżyć, jak wygląda rozgrywka, ponieważ jest to moim zdaniem bardzo fajna, przyjemna gierka, w którą można sobie tak od czasu do czasu, kolokwialnie mówiąc, popykać. Wybieramy już mój... Nie będę wam tutaj pokazywał jakichś filmików, bo to jest nie o to tutaj chodzi. Chodzi o przedstawienie gry i gameplaya. Bierzemy oczywiście kampanię, tam mamy jakieś inne opcje, na przykład właśnie szaleństwo. są tam pewno jakieś inne zasady. Ale ja brałem kampanię, na razie w kampanii grałem. Nie za dużo, nie za dużo. No właśnie, nie za dużo, bo praktycznie... tylko pierwszą misję. Aha, bo na laptopie grałem dłużej. Na stacjonarnym nie miałem zapisanych tych osiągnięć. No i tak, jesteśmy takim, jak widzicie, ufolutkiem. Teraz na ekranie ładowanie po prawej stronie. Jest taki ufolutek w takim swoim wspaniałym ufolutkowym wehikule, pojeździe, statku kosmicznym, cokolwiek. I naszym celem gra sprowadza się do tego, że przylatujemy, dostajemy kontrakt, musimy zazielenić cały obszar, całe miasto, w którym obecnie się znajdujemy, tak? Czyli przyjeżdżamy, rozwalamy wszystkie budynki, które stoją na jakimś tam terenie i tam wyrastają drzewka, czyli po prostu robimy coś w służbie ludzkości, w służbie Matki Ziemi, żeby wszystkim żyło się lepiej, lepiej się oddychało i tak dalej, i tak dalej. Widzicie, że przy włączonym frapsie niestety ładowanie strasznie długo schodzi. Przy większości gier tak jest. Dobra, no i przylatujemy sobie takim zielonym grubaskiem. Zimny łokieć, co? No, to jest pierwsza misja. Jak widzicie, jest po polsku, haha, fajnie, nie? Zniszcz wszystkie budynki, od 0% do 100% zazielenienia, że tak powiem. No i wynagrodzenie 1 milion dolarów. Tutaj musimy się podpisać, pieczątka firmy Demolition Inc. Ciekawe, dlaczego Demolition, nie? I teraz tak, tutaj widzicie takie, no właśnie, takie jakby pieniążki, takie guziki, coś takiego. Na nich jest narysowane jeszcze może nie wiecie co, ale to jest taka... deszczowa chmura, taka kałuża oleju. Prawym przyciskiem myszy, jak przytrzymamy, to zbieramy wszystko, co jest w pobliżu kursora. I teraz mamy cztery właśnie takie plamy oleju. My nie możemy, ja nie mogę na przykład nic robić, nie mogę dotykać tych budynków, nie mogę jakoś strzelać, nie mam nic takiego, żeby strzelić na przykład w takie zbiorniki z gazem czy z paliwem. Ja mogę robić tutaj tylko tak, nie bezpośrednio, czyli mogę na przykład puścić plamę oleju na czym? Na ulicy i samochód nie będzie mógł wyhamować i wjedzie w ten budynek. Tam stało bardzo dużo jakichś tam beczek. I teraz tak, prawym przyciskiem myszy znowu zbieramy to, co tutaj było. Na budynku, jak widzieliście, były takie... O, takie... No... No tutaj były takie skrzynki, w których coś było i będziemy mieć nową broń. Prawym przyciskiem myszy oczywiście możemy zbierać to, co zostało, czyli te wszystkie śmieci, które zostały po zburzeniu budynku i po rozwaleniu, po wybuchnięciu samochodu. Jak widzicie, tutaj się zrobił korek, no bo tutaj leży fragment iskrawek beczki, która wybuchła, dlatego też koło niej klikamy. Prawym przyciskiem myszy zbieramy to i dostajemy na dodatek za to pieniążki i punkty, no pieniądze, no dolary oczywiście. I teraz tak, mamy nowe... Oj, coś tam się... No widzicie, jeszcze tutaj coś jest. Musieliśmy zebrać, bo znowu się zrobił korek. I teraz tak, mamy klej. Możemy przyklejać prawą lub lewą oponę, czyli na przykład, o, tak, jakbym przykleił, to bym przykleił samochodu prawą oponę, jak tutaj, to lewą. Czyli w tym momencie samochód skręca, prawda, w danym kierunku. Na przykład zrobię sobie tutaj plamkę i samochód skręcił bardzo fajnie tam, gdzie chciałem. Wszystko legło w gruzach. Znowu coś otrzymaliśmy. Tutaj znowu są te... ten klej. Otrzymaliśmy 5 razy klej. I możemy jeszcze raz to zrobić, na przykład na tym samochodzie. Mam nadzieję, że nie walnie w... No, nie walnął do końca. Nie zatrzymał się na latarni.
No i widzicie, i teraz zburzyłem z całego takiego sektora budynki i zazielenił się cały ten właśnie obszar. I mamy 67% zazielenienia. Teraz wystarczy jeszcze tylko te trzy budynki zburzyć. Wystarczy czy nie wystarczy? Zobaczymy, czy się uda. Oj. Poczekamy, aż wybuchnie samochód, bo nie warto jeszcze... Aha, możemy oczywiście wszystko robić tutaj wsadem. Spokojnie wsadem możemy kierować tutaj, o, tak, mapę. No i oczywiście kursorem możemy wszystko obracać. Jak widzicie, jedno, drugie rozwaliło. Dostaliśmy 100%, mission complete, wypłata. Musimy nacisnąć lewy przycisk myszy, dostaliśmy 3 gwiazdki. No to jest pierwsza jakaś najłatwiejsza misja. Za dobrze mi tu nie poszło, nie dostałem dużo za premię czasową, ponieważ no długo tutaj wam tłumaczyłem. Najlepszy wynik całkowity. Tutaj oczywiście mamy rankingi i to jest gra na Steamowska, więc bardzo łatwo porównać to ze znajomymi. Tu jest ogólny ranking. Mamy najlepszy wynik, najlepszy czas i najlepszy wynik całkowity. Dobra. Pójdziemy sobie do jakiejś następnej misji. Znaczy do następnej misji. Do następnej, kolejnej misji. Reakcja łańcuchowa. Zobaczymy, cóż to jest. Powiem wam tyle, że przechodziłem na drugim komputerze, tutaj mi się nie zapisało. Troszeczkę więcej przeszedłem i później bardzo szybko gra staje się trudna. Dlatego, że mamy bardzo mało takich rzeczy do wykorzystania. Tych wszystkich plam oleju, klejów i tak dalej, i tak dalej. Klejów czy klei? Mniejsza z tym. Przeciwbijamy piecząteczkę. Super. I teraz tak, mamy tu jakieś nowe rzeczy. Mamy taką krówkę. Tutaj jest, jak widzicie, mamy bardzo dużo możliwości, jeżeli chodzi o różne rodzaje właśnie takich przedmiotów, gadżetów, dzięki którym możemy rozwalać te budynki. Ile ich tu jest? 4, 5, 6, 7, 8. 8, prawda? Czyli na razie poznaliśmy 2, tutaj jest trzeci, zaraz zobaczycie, cóż to jest. Mam nadzieję, że mi się uda. No właśnie, udało się. I tutaj mamy takie oto krówki. Spokojnie, jak wybuchło coś obok jakiegoś innego samochodu, to on zaraz też wybuchnie. Jak on wybuchnie, to wybuchnie zaraz ten koło niego. Także ten budynek też zaraz legnie w gruzach. Zobaczmy, co tu mamy. Mamy wybuchową krowę. Po dotknięciu, po najechaniu samochodu na taką krowę, po prostu ona wybucha. Czyli na przykład możemy sobie tutaj wrzucić. Ojejku. Widzicie, dotknął, wybuchło i wszystko tutaj powybuchało w piguły. Zbieramy, żeby mieć jak najwięcej punktów. Jeżeli komuś na tym oczywiście zależy, to musi zbierać, żeby mieć jak najwięcej punktów. Tutaj pozbieramy im, bo się zrobił korek, nie będą chcieli jechać później. I teraz tak, dajemy krówkę czy dajemy klejk? Ja sobie dam klejk. Pięknie, akurat w tym miejscu chciałem to zrobić. I tutaj byłem głupi, bo tutaj mogłem postawić krowę. Tutaj była taka duża przestrzeń. Tutaj dalej te beczki nie wybuchały, więc jakbym tutaj postawił krowę, to reakcja by dalej poszła i zburzyła ten budynek dalej. A w tym momencie musimy zrobić to troszeczkę inaczej. A mianowicie... Teraz pytanie, no właśnie, jak to zrobić? Zobaczmy, czy tak się da. I musimy klejnąć sobie jakiś samochodzik. Jedzie tu jakiś... Patrzcie, nagle nic nie jedzie, no. Pięknie. No nie wiem, czy pięknie, no ale zobaczymy. Możemy ją podnieść, tak? No podnieść to ja nie chcę za bardzo, bo... No bo dobra, podniosę i dam ją w tym miejscu. Wtedy teraz wiem, że jak dam tu plamę oleju, to właśnie samochód wjedzie w tą krowę. Ona powinna wybuchnąć. No. I widzicie, i... Tam pod tym są straszne fundamenty, wiecie? I jak samochód później będzie wjeżdżał tutaj, to... Nie zawsze musi się to skończyć. No, nareszcie! Rozwaleniem całkowitym budynku. Jedno wjechanie w budynek nie oznacza, że on zaraz legnie w gruzach. No. Mamy mission complete. Jedną gwiazdkę tylko dostaliśmy. Dlatego, że właśnie bardzo ciężko mi poszło, jeżeli chodzi o ten ostatni budynek. No i zobaczymy jeszcze, mamy troszeczkę czasu. Zobaczymy ostatnią. Znaczy ostatnią, nie ostatnią. Na ten czas ostatnią
misję, lokację. Nie będę wam tutaj pokazywał całego dema, nawet nie wiem jak ono jest bardzo rozbudowane, ale chyba tylko te cztery misje, coś mi się tak zdaje. No, ładuj się. Także muzyczka jest bardzo fajna, rozgrywka, gameplay jest bardzo fajny. Także czego więcej chcieć? To jest taka produkcja typu, można powiedzieć, indie. Tak, w sam raz na raz, jakby to ktoś powiedział. Cóż tu mamy? Tutaj mamy znowu jakieś... No tak, no jedna opcja to... A, właśnie, mamy krówki, tak? No, czyli dajmy tu krówkę. Krówka rozwali beczkę, to rozwali to, to rozwali tamto. Tutaj poległo na te drugie beczki. Wszystko poszło w piguły. Szkoda, że tej beczki ci nie rozwaliło. No ale cóż. Dobra. Mamy następną krówkę, damy tutaj. Tutaj damy krówkę. O, pięknie. I wszystko idzie jak spadka. Tak? Dobrze tak mówię? I powinno być w miarę dobrze rozegrany ten... ta lokacja. Tutaj samochód wybuchł. Wybuchnął chyba, nie? Widzicie, jak człowiek cały czas się musi uczyć. Człowiek cały czas się musi uczyć mówić. Nawet się musi uczyć mówić. Kurcze, pieczone, dlaczego nie jadą samochody w drugą stronę? Chyba muszę postawić drugą krowę. Dobra, stawiam drugą krowę. Nic to nie dało, no nic to nie dało, no. Kurcze, belę, szczebelę. No, a jakbym tak zrobił? Bum, 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 jest. Czyli jednak nie dostaniemy chyba wszystkich trzech gwiazdek za tą planszę. Dlatego, że poszło nam do bani dwie gwiazdki. No i dobrze, no i też tak będzie... Nie będę płakał z tego powodu. Kontynuujemy. Ale ja... Będę się z wami już żegnał. Jeszcze mamy oczywiście trzęsienie ziemi. To trzęsienie ziemi, ono jest dosyć trudne i dosyć długie. Także przynajmniej ja tak długo przechodziłem, niestety. Także bardzo polecam wam grę Demolition Inc. Na pewno to jest skrót od Incorporated, czy jakoś tak da... jakoś tam przedsiębiorstwo, czy coś takiego, prawda? No Demolition Inc. W każdym bądź razie na Steamie demo dostępne. Pełna wersja chyba też już jest. Jest już chyba pełna wersja do kupienia. Także polecam serdecznie i zapraszam na kolejne gameplaye, let's playe. Na razie, cześć!